Półkolonie zaczęły się nawet nie tylko dla dzieci szkolnych, ale też w tym roku otworzyliśmy grupę przedszkolną i przedszkolaki też u nas właśnie tutaj na uczelni mają okazję sobie działać sportowo. Jeśli chodzi o to, co oferujemy w ramach oferty, no to to są zajęcia sportowe. Są to zajęcia z takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, samoobrona czy lekkoatletyka. Mamy też również jeden wyjazd do Toyoty Park na ściankę wspinaczkową i tam dzieci mają okazję spróbować wspinaczki sportowej. Zapewniamy ją od godziny 7 do godziny 16, więc jest to cały dzień. Fajnie właśnie dla rodziców, mogą spokojnie do pracy pójść, przed pracą przyprowadzić do nas dzieci i jak najbardziej jest to dla nich dogodna opcja. Na następne turnusy mamy jeszcze wolne miejsca. Poprzedni turnus był troszeczkę mniejszy. Tutaj na przykład teraz mamy 63 dzieci szkolnych i szóstka przedszkolaków. Dzisiaj mamy dwie grupy, mają zajęcia z siatkówki, jedne z koszykówki, przedszkolaki swoim torem, jakieś gry i zabawy ruchowe. Mamy też lekkoatletyka, samoobrona, codziennie każda grupa ma inny sport. Gramy w różne sporty, no dzisiaj na przykład mamy siatkówkę. Plany będą takie, że w poniedziałek, no dzisiaj jest siatkówka, jutro we wtorek koszykówka, w środę lekkoatletyka, w czwartek spinaczka i badminton i w piątek samoobrona. A na co najbardziej czekasz? Ja najbardziej chyba na samoobronę. Mam zajęcia z lekkiej atletyki. Niedawno uczyliśmy się podawania padłeczki, biegów, startów z bloku. Jeszcze nas czekają skoki wzwyż, skoki w dal. Typowo takie lekkoatletyczne zajęcia. Są zadowolone, dużo takich nowych rzeczy, sztuki walki, jakieś takie właśnie samoobrona. To też osoby, które tym się specjalizują, pokazują im takie od siebie różnego rodzaju triki. I dzieci z dużym zaciekawieniem oglądają, uczą się. Dziewczyny, co tutaj ciekawego robicie w tej sali lekkoatletycznej w ramach półkolonii? Uprawiamy sporty, biegamy, ćwiczymy. Byłam na zawodach lekkoatletycznych, miałam bieg na 60 metrów i skok w dal, wygrałam kilka razy. My chodzimy razem do klasy i my mamy szkolnie, mamy dzień sportu i tam właśnie też jest lekkoatletyka. Tak? I są rzut piłeczką palantową, bieg na 400 metrów i na 60 i skok w dal. Ja jestem tutaj co roku właściwie na tych półkoloniach, parę tygodni, one też zresztą. My już tutaj jesteśmy w sumie drugi rok razem jesteśmy na tych półkoloniach, no i wracamy tutaj co roku, bo właśnie można fajnie poćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności. Spędzić fajnie czas przez tak, w różnych dziedzinach sportu tak właściwie, bo każdego dnia jest inny sport i można się też fajnie bawić, poznać nowych ludzi. Cały czas jest różnorodność, nie ma cały czas z tych samych sportów, teraz dokładają na przykład spinaczkę, badminton, jest różnorodnie. A na co najbardziej czekacie podczas tego turnusu? Na ściankę wspinaczkową i na badmintona. Tak, na ściankę wspinaczkową i na sztuki walki. A ty na co czekasz? Na wspinaczkę i na siatkówkę. Dobra. Ja też na wspinaczkę, bo akurat też trenuję i po prostu znam też to miejsce, w którym będziemy trenować. Tak? Ja siatkówkę i wspinaczkę dokładnie.